Yo, ludziska, witajcie w kolejnym motovlogu na moim kanale. I w tym odcineczku zajmiemy się budową wydechu w mojej B20, bo garaż mamy pusty, więc skorzystam z okazji, po prostu spróbujemy zbudować nasz wydech. Pewne komponenty już mam rozpakowane, zaraz przedstawię wam pewną firmę, której bardzo chciałbym podziękować. Ale najpierw wjedźmy Civiciem do garażu i zaczniemy działać. Powiem szczerze, że mam nadzieję, że odpali, bo nie był odpalany już od dawna. Oho, dupa. Dobra, ludziska, podejście numer 2. Tym razem już jest na kablach, na akumulatorze, także może odpali. Elegancko, także wjeżdżamy. A więc jak sami widzicie, mamy już B20 w garażu. No nie powiem, chodzi strasznie głośno. Ale już mam nadzieję, że zażegnamy ten problem. Będziemy budować wydech dokładnie na 2,5 cala. No i tutaj chciałbym serdecznie podziękować dla firmy Martek.pl i zaraz wyjaśnię wam dlaczego. A więc tak, ludziska, zaczynając od samego początku, od razu informuję, nie jest to żaden odcinek sponsorowany. Także żeby ktoś się nie pomyślał, że dostałem to wszystko za darmo. Nie jest tak pięknie, na razie nie jestem aż tak dużym youtuberem. Wszystkie części, które za chwilę zobaczycie, zostały zakupione z moich własnych, prywatnych pieniążków. Więc no taka mała informacja, tak? A więc przechodząc do meritum, chciałbym podziękować dla firmy Martek.pl za to, że udostępnili mi swój nowy produkt do przetestowania. A mianowicie, o co mi chodzi? Chodzi mi o rury z kwasówki gięte pod dany model samochodu. Jest to rura gięta w jednym kawałku, czyli nie mamy szwów, mamy plusy z przepływu. No i dodatkowo dla osób takich jak ja, które za bardzo nie umieją spawać TIG-iem, coś tam ogarniają migomatem. Zawsze jest to dodatkowy plus i ułatwienie, ponieważ no, mamy mniej rzeczy do pospawania, mniej różnych kolanek. A naprawdę, cena całego tego zestawu, bo nie jest on mały, tutaj mamy element, który idzie nad wahaczem z tyłu. Tutaj mamy element, który idzie z tyłu. Dostajemy wszystko w komplecie, wieszaki, rury, łączniki, plecionki, wszystko dostajecie w zestawie, flansze do spawania. Dostajecie wszystko, co jest potrzebne, aby zbudować swój własny wydech na samochodzie. I tak jak mówiłem, to jest bardzo duży plus dla osób, które nie potrafią same spawać. Na pewno plusem jest przepływ, bo jest mniej szwów. No i za ten cały zestaw zapłaciłem praktycznie cenę samego materiału, jeżeli chciałbym to kupować w kawałkach i w kolankach. Jak najbardziej polecam firmę Martek.pl, jeżeli ktoś by chciał zrobić wydech właśnie u nich. Także no, da się, można zdalnie wszystko tutaj zrobić i dogną wam wydech i będziecie zadowoleni. Generalnie z wydechów tej firmy korzystałem już od czasów, gdy miałem zeswapowaną B16. Miałem cały układ wydechowy właśnie od Martek.pl, plus środkowy, plus końcowy OM-look. I naprawdę są to wydechy dobrej jakości, dlatego że ja przejechałem na tym wydechu około 20 tysięcy km i teraz Piotrek swoją kupetą jeździ na tym wydechu i nadal ten wydech jest cichy, nic nie brzęczy i tak dalej, więc moim zdaniem warto dołożyć parę groszy do jakości, bo naprawdę ta jakość jest warta swojej ceny. Także no, dzisiaj będziemy budować wydech na komponentach firmy Martek.pl, także jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że mogę przetestować ich nowy produkt, czyli gięcie rur do danego modelu samochodu. No i co? Pokażę wam jeszcze tłumik środkowy i końcowy, z którego będziemy korzystać. Środkowy będzie to niestety Turbo Works, a końcowy będzie to RM Motors, dlatego że po prostu za mało pieniążków miałem i po prostu nie starczyło mi na produkt firmy Martek.pl, z czego bardzo żałuję, no niestety musimy sobie robić z tym, co mamy, także zobaczycie zaraz wydeszek końcowy.
A więc tak, ludziska, wybaczcie, że zbytnio z prac nic nie nagrywałem, ale to dlatego, że chciałem to szybciej ogarnąć, więc jak widzicie, bardzo szybki montaż. No i naprawdę jestem mega, mega zadowolony, dlatego że no, nie miałem praktycznie żadnych problemów, nic nie trzeba było docinać, skracać, bardziej, nie wiem, spawać i tak dalej. Wystarczyło tylko to wszystko do kupy poskładać, pospawać, zawiesić tylny tłumik, spasować to. No i tyle. Także zaraz przejdziemy do odpalenia, posłuchajcie, jak to chodzi, jeszcze wam pokażę, jak to wygląda od spodu. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o rury i gięcie tutaj przez firmę Martek.pl, także bardzo wam polecam tą usługę, dlatego że no, ja nie miałem żadnych problemów. 2-3 godzinki i macie autko gotowe. Tłumiczek złożony na 2,5 cala po całości. Także mam nadzieję, że już układ wydechowy nie będzie dusił tego silnika i tego samochodu. No i tak, także przejdźmy do prezentacji, jak to od spodu wygląda. W jednym miejscu jest jeszcze tretytka, ale tłumik wisi na tretytce, dlatego że urwał mi się wieszak gumowy i nie mam po prostu jak go teraz kupić. Także w najbliższym czasie dorobię sobie ten wieszak. No ale zobaczcie, jak to wygląda. A więc tak, no nie wiem, czy to dobrze widać, ale tam mamy plecionkę. Idzie po całości do tłumika Turbo Works, no i tutaj się zakręca i leci sobie do tego przejścia nad stabilizatorem. I też tutaj ważne, chłopakom wspominałem, że mam stabilizator, także chciałbym, żeby ta rura szła sobie górą, więc idzie górą, tak? Nie ma żadnych problemów. I tu tłumik końcowy, pospawałem sobie proste takie wieszaki bez żadnych wygibasów. Także jeszcze muszę tutaj jedno mocowanie dorobić, jak widzicie jest tretytka w tamtym miejscu, po to, żeby ten tłumik trochę naciągnąć w stronę budy, żeby on przypadkiem tutaj nie haczył o stabilizator, ale chyba będzie dobrze. Także to by było na tyle, ludziska. Dzięki za oglądanie. Wybaczcie, że krótki film, ale no naprawdę, zakurzenie tego wydechu naprawdę było proste. Zaoszczędziło mi wiele czasu dzięki właśnie gięciu tych rur. No i naprawdę polecam każdemu, jeżeli nie lubicie zbytnio spawać, bo tak naprawdę trzeba pospawać tylko w trzech miejscach i macie cały układ wydechowy złożony. Więc co? To tyle. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie, ludziska. Zapraszam do następnego filmu. Oczywiście zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję na kanale i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, na razie. Cześć!